Cześć, jak się macie? Tutaj Pylkę Damian, witam was w 12 odcinku Back to Glory. Słoneczne, no właściwie chciałem powiedzieć sobotnie popołudnie, czy słoneczne, to nie wiem, ponieważ jeszcze wczoraj padał deszcz, właściwie wczoraj, czyli teraz gry nagrywam. Ale co mogę gadać, no gramy panowie, gramy, 6 punktów, 9, to oznacza, że hat-trick, zwycięstwo i voila, jest legenda, więc proszę. Muszę to zrobić szybko, muszę to zrobić teraz. Muszę po prostu wygrać. Słuchajcie, tak jeszcze a propos wczorajszej sytuacji. O godzinie 17 pojawi się vlog, w którym tak głębiej przedstawię swoje stanowisko. Znaczy, to będzie trwało 5-6 minut, jednak ogółem wypowiem się na temat tego mojego całego bana. Nie będzie to nic kontrowersyjnego, jednak wiecie, przedstawię wam moje stanowisko i tyle. Tak, jak ktoś mnie lubi słuchać, no to godzina 17, zapraszam. Prędzej mi palma w ogródku wyrośnie, niż znajdę tutaj przeciwnika. Tak, nie mam ogródka, cholera jasna. No ile można czekać? Już 10 minut minęło. Cud! Cud! Ile minęło? 14 minut. Mój miennik na prawej obronie, ale jakoś sobie z nim poradzę. Chandler do Trochowskiego, Niemiec został zniszczony przez konopliankę, jak widzimy. Teraz to pomocnik Sevilla wywołał lagę, jednak nadal kontroluje piłkę, troszeczkę chciał się pobawić w Giggsa. Seran go zatrzymał, jednak to jest... Ach, myślałem, że coś z tego wyjdzie i oczywiście, że coś z tego wyjdzie. Giggs jest fajny, wymiana podań i świetna prostopadła piłka do niemieckiego, ale Maciek Gajos, on już potrafi się rozumieć z Giggsem telepatycznie, a jednak Damian Suarez neutralizuje mnie, mamy out, dopiero 10 minuta, jeszcze mam dużo czasu, by się rozkręcić, podanie do Gajosa, Gajos do kapustki, kapustka, świetnie, nieświetnie. No co jak co, jednak świetnie zagrałem piłkę, jednak nie rozumiem, dlaczego mój golkiper aż tak wyszedł, konopianka w polu karnym. Ach, już chciałem się troszeczkę z niego śmiać, ale no niestety nie mogę, ponieważ 1-0, piłka odbiła się od dwóch słupków, ukraiński skrzydłowy trafia. No co jak co, jednak to jest świetny piłkarz i nie mogę powiedzieć, że to jest fart, że w ogóle jak on to zrobił, on po prostu pokazał swoją wyższość. Dobry gol. Jednak powinienem teraz jakoś ładnie odpowiedzieć Giggsem. I to zrobię, ludzie, to zrobię. 3 bramki nadchodzą. Proszę o wsparcie, bramkarz. Rusz się w takiej sytuacji. No przecież widzisz, że Sereno nie dobiegnie. Masz 5 metrów do piłki, ona nie porusza się szybko. No to wyjdź, zgarnij i wyrzuć. Koke. Zagranie przed pole karne Ener Banega. Argentyńczyk podaje do konoplianki. Czy to będzie drugi gol ukraińskiego skrzydłowego? Jest fajny, za to ma okazję uderzyć po raz kolejny. Jednak kurczę, ma bardzo słabe przyspieszenie. Ale Giggs przegrywa z Koke. Coś mi to nie wychodzi dzisiaj. Oj, Koke w polu karnym. Wow. Parajba do Giggsa. Podanie, to musi być podanie, to musi być strzał. Coman nie pokonuje bramkarza. No Koke, no nie mów, że 3-0. Co się dzieje? Cholera jasna, no co się dzieje? To jest Liga 6. No może nie mam najsilniejszej drużyny, ale przecież to nie powinno wyglądać aż tak. Tak jak to wygląda, ślizg, Sereno nietrafiony, Koke spokojnie piłkę kontroluje, strzela w bramkarza, gola zdobywa, wow, drugi gol Hiszpana w meczu. Giggs, no weź się wreszcie, uruchom, no Banega, tak łatwo cię powstrzymuje, to jest niedorzeczne. Kurde, no jeśli Giggs nie potrafi przyjąć normalnie piłki po podaniu, to ja naprawdę w tym meczu daleko nie zajdę. Teraz jeśli chcę wygrać, jeśli chcę zdobyć dużo punktów, no to muszę naprawdę mieć niesamowity comeback. No i oczywiste jest to, że Ryan Giggs jeszcze nie odda piłki, prawda? No ale co z tego, skoro Godin jest silnym skurczybykiem, ale na pewno nie szybszym niż Giggs. Ale co z tego w tym momencie, dośrodkowanie jest fajne, chciał zaskoczyć Cassie, jednak niestety to jest wznowienie, jednak piłka nadal przy nas. Kapustka do Coumana, ten sobie podbił piłkę, zlekceważył przeciwnika, nieudane podanie Gajosa, koniec pierwszej połowy, I have nothing to say. Piękny odbiór, dobrze. Trochowski. Trochowski z dystansu, cudowny strzał, najlepsza sytuacja w tym spotkaniu. Niemiec pokazuje się z niesamowitej strony, wiecie co? Niech to właśnie Piotrek wykona rzut rożny, ależ on ma niesamowite statystyki. Trochowski posyła piłkę w pole karne, mamy ją! Słabą główkę, kto to był? Kapustka. Jeszcze utrzymał się przy piłce, prawie doszło do strzału, wywalcz ktoś, Coman! Pusta, no nie była pusta bramka, jednak było mnóstwo miejsca do oddania strzała, tak to jest nieudana kontra, a jednak udana kontra, konoplianka do Koke, czy będziesz, no będzie szukał tego hat-tricka, nie, jednak nieudany cross. Tiewi,
Ma niesamowitą siłę strzału, jednak postanowił podać do partnera, co okazało się błędem. 4 minuty do końca, a właściwie już 3. Koke, dośrodkowanie w pole karne. Czy będzie czwarta bramka? Świetnie, Trochowski, lecimy z kontrą, panowie. S fine przy piłce, jest szybszy niż Enerbanega. Oczywiście, że jest szybszy. Właściwie idą łeb w łeb. No nie do końca, ale pytanie brzmi, jak pięknie to schrzanie? Właśnie tak. Gajos podał świetnie, niestety piłka nie przeleciała nad hiszpańskim golkiperem. 3-0. Troszeczkę słabo mi idzie w tej lidze szóstej, przy okazji mam 5 punktów na koncie. To niedobrze, ponieważ z chwili na chwilę jest coraz gorzej. Dobrze, drugi przeciwnik został... Ja mam wrażenie, że zaraz ci piłkarze będą mnie prześladować. Świetnie, Kapustka, Kingsley Coman, technicznie jeden, poprzeczka i może dobitka. Gajos technicznie, trap świetnie się spisuje w pierwszych momentach tego spotkania. Jest dobrze, ponieważ atakuje, zdecydowanie mecz już ciekawszy niż poprzednie spotkanie. Niezbyt dobre dośrodkowanie Giggsa, prawda? Chyba się ze mną zgodzicie. Ale już Aurier wyprowadza kontratak, świetne podanie Iworyczyka do Zlatana Ibrahimowicza, Ibrahimowicz do Diary. Serio, on ma Diary w zespole, Ibrahimowicz. Świetny dribbling, znaczy zwykły dribbling, jeden piłkę sobie przełożył pomiędzy nogami, a już go wychwalam. Zobaczcie, jak się robi akcję. Tak, Coman doskonale do Giggsa. Giggs wymiana podań ze Sfinem, no i nie wierzę w to, że ktoś tam by tak szybko dobiegł do naszego piłkarza. Ej, no to jest rzut wolny, mój piłka spokojnie by do piłki doszedł. Mielibyśmy okazję do ataku, zobaczmy czy coś z tego wyjdzie. Coman przed polem karnym, no spróbuj chłopie, spróbuj. Dobra, spróbujmy. Piłka będzie podkręcona. Gałka idealnie wygięta, no za słabo, nie wiem czy ja... Tak robię, tak robię i to nie działa. It's fine, Coman w polu karnym, już byliśmy tak blisko. No ale nie. Co z tego, że mój przeciwnik nie potrafi nawet wyjść z własnej połowy? No ja i tak zaraz stracę jakiegoś głupiego gola i skończy się na tym, że mecz przegram. Ja siebie znam. To jest chyba ta chwila. Giggs w polu karnym. Piłka niefortunnie odbija się od dupy przeciwnika. Rzut rożny. Nie wiem, 5., 6. w tym spotkaniu. Ja tego naprawdę nie liczę. Skomplikowana akcja, pole karne, niesamowite, jednak wreszcie nasze wspaniałe drzewo trafiło do siatki. 1-0 w 42 minucie. No co jak co, jednak kiedyś gola trafić musiałem. Nie jest to przepiękna bramka, tak w stylu Ribery'ego trochę, jak to zdobywałem w zwykłym fucie. Techniczny strzał, choć nie no, Frank potrafił to zrobić za pola karnego, dobrze. Szwabcio trafił. Teraz jeszcze Giggs i jestem w niebie. Staraj się cały mecz. Zdobądź gola, strać go po 2 minutach. Trochę jak Manchester United się czuje, ale... Gajos dobrze przełożył piłkę po raz kolejny. Strzela piłkarz, który strzelać... Znaczy nie, no dobrze, Maczyk to akurat ładne bramki zdobywał na samym początku i cieszę się, że nie stracił tej umiejętności, bardzo cennej umiejętności, której piłkarze z Ekstraklasy potrzebują. Świetna bramka, 2-1. I jest to prawidłowa odpowiedź na bramkę Matuidiego sprzed 5 minut. Giggs, pole karne, to jest już miejsce. Widziałem ciekawą propozycję, by za... Tak! Trochowski, 3-1. Jedna z najpiękniejszych bramek tej serii. Ale taka propos, wracając, widziałem ciekawy komentarz. By za poprzeczkę lub słupek dawać jeden punkt, to jest bardzo ciekawa propozycja. Jednak na chwilę obecną delektujmy się przepięknym golem Piotra Trochowskiego. Cudowny strzał z dystansu, na coś takiego czekaliśmy, no, no, o to właśnie chodzi. Oj Piotrek, no fajną bramkę zdobyłeś, ale no nie nawalaj, jeśli chodzi o wyprowadzanie akcji. Sereno, wykiwał jednego, David Luiz poległ. Ryan Giggs otrzymuje cudowną piłkę i mam nadzieję, że teraz techniczne wykończenie się uda. Nie, trap ratuje drużynę przed bramką Giggsa, nieprawdopodobne. Giggs, pole karne, nie, nie, nie. Jak ktoś taki jak on nie może być w stanie przyjąć piłki od razu? Ponownie narzekam, no bo zdobyłem 3 naprawdę ciekawe gole, jednak Giggs nie brał udziału w żadnej z tych akcji. Jestem cholera zdeterminowany, ja chcę mieć dzisiaj 15 punktów, Giggsy, napier... Jeśli teraz nie zdobędę 3 bramek Giggsem, poddaję się. To jest idealna okazja, zaraz on ma agri... On ma Griezmana i Hulka na środkowej obronie, dopiero teraz się zorientowałem, ludzie! Natychmiastowo muszę zdobyć 3 bramki Giggsem i mamy legendę!
Jest fajnie, pierwsza bramka, owszem, jednak nie ta strona, no nie ta strona, muszę grać na Giggsa, no super, gol w 5. minucie, świetnie, no ale asystuje Coman, strzela, jest fajnie, nie, no nie wychodź, nie wychodź, nie rób mi tego, no ja... Serio, nie wiem o co mogło mu chodzić, ale cieszę się właściwie, no bo teraz mam punktów 11. A wy i tak powiecie, że był to ustawiony mecz, nie? Szczerze, nawet cieszę się, że coś takiego się wydarzyło, ponieważ ja wiem, że wy już chcecie tą legendę, to się tak ciągnie, że masakra. Wydaje mi się, że FIFA 15 Van Nistelrooy pojawił się bardzo szybko, jednak teraz akurat nie chciałem, by to tak szybko się wszystko działo, ale to się dzieje za wolno. Asysta albo bramka i zwycięstwo i będzie sukces. Trochowski świetnie zagrał do Coumana, oczywiście Zabaleta nie ma prawa dogonić naszego napastnika. Patrz jak teraz, zagranie do Giggsa, Giggs przed pola karnego, no właśnie nie, to było z pola karnego i tak była to bardzo dziwna akcja. Piłkarz, który zasługuje na nagrodę Fair Play, stracił niestety piłkę. Zobaczmy, czy Trochowski przejdzie. A, chciałem tak prosto jak w poprzednim spotkaniu, udało mi się środkowym obrońcą Wayne Rooney i w polu karnym Giggs świetnie podał do Niemca. Jest to okazja, by zaliczyć asystę. Jest fajnie, do Coumana, ale no co, no nie chciałem się tak chamić. Costa w polu karnym, dośrodkowanie Rooney na pustą bramkę 1-0. Szczerze to spodziewałem się indywidualnej akcji Hiszpana, jednak była to bardzo dobra decyzja. Dziwnie wypowiadam końcówki niektórych wyrazów, przepraszam, jednak po prostu tak w trakcie zmieniam decyzję o wypowiedzeniu następnego słowa, no i przez to tak coś mi nie wychodzi właściwie. Giggs, jeszcze jedna ruletka, jesteśmy w niebie. Ej, co tak agresywnie, Costa? Czemu on się wrócił w ogóle do obrony? Aj, Silva w polu karnym, bardzo słaby strzał, nie wiem z czym do ludzi oni podchodzą. Ale patrzcie, teraz nieudane przyjęcie, ale i tak trafia to pod nogi. Özil do Costy, Costa stracił, Gajos. Bardzo mocne podanie, Giggs, kapustka. Kingsley Coman, dobre podanie do Maćka. Zobaczmy, Cesc Fabregas raczej nie dogoni Polaka, bo on no, jakoś efektownie chce uciec. Dobrze, możemy spokojnie, Dudu Parajba. Patrzcie, Giggs w polu karnym, Ryan Giggs podchodzi i strzela, ale... Kurtuła po prostu wyjął mu piłkę spod nóg. Coutinho za Otamendiego. Interesująca zmiana. A, Gary Cahill na bramkę. Ej, zaraz coś z tego wyjdzie. Proszę, Zabaleta, przegap piłkę. Piękne podanie, kapustka. Giggs, pierwsza piłka, gol! Gol, oplułem się, ale to jest bramka, to jest moment, w którym mogę celebrować. Spokojnie. Spokojnie, muszę ochłonąć. Jeszcze jedna bramka, jesteśmy w niebie. Jeszcze jedna bramka i legenda znajduje się w naszej drużynie. Cudowne wykończenie. Podobne do tego z poprzedniego odcinka. Jednak co najważniejsze, wreszcie zdobywamy bramkę. Teraz nie mogę się poddać. Nie mogę się poddać, cymbale. Trzeba pójść za ciosem i zdobyć kolejną bramkę. Gajos z zewnętrza, żeń stopy. O jany, już się chciałem cieszyć. Cudowny strzał i mamy rzut rożny. To jak co, jednak remisu nie zdzierżę. Tutaj nawet nie ma mowy o remisie. Gol Giggsa, no to wygrywamy. Giggs jest już przed polem karnym, zagranie ręką, no wprowadźcie to kiedyś. Baines, no jeśli Anglik będzie miał miejsce, to wykona perfekcyjną wrzutkę, jednak nie, to Piotr Trochowski zabawił się z Anglikiem i teraz no niestety Niemiec nie ma sił. Zauważyłem, że bardzo szybko się męczy, jednak co z tego, on ograł przeciwnika. Jeszcze Trochowski, nie w tę stronę, o dobry Boże Wszechmogący. No, dziękuję za współpracę. Kapustka, Giggs, technicznie. Przyjęcie w polu karnym, petarda. No ale co z tego, skoro Nemanja Matić. Podanie, nie ma mowy o spalonym, przecież... Jeny. Czasami nie mam pojęcia, co się dzieje na tym boisku. Hazardy. Dośrodkowanie, idealna interwencja obrońcy, jednak piłka ląduje pod nogami Costy. Es fine, nie, to nie Niemiec. To jest niestety Nemanja Matić w polu karnym. Kontra, panowie, skupcie się. Lecimy, Trochowski. Jeszcze jedno podanie i jedno podanie. Lecimy, Giggs. Dribbling, jak mógł nie przejść kompanego. Jeszcze piłka przelatuje mu obok nóg. No nie, no jestem za blisko, by zremisować. Panowie, skupcie się. Dobrze, lecimy. Gajos, oddaj piłkę. Świetnie. Pomiędzy obrońcami. Kleber, mój Boże, środkowy obrońca. Podanie nie spalił. Es fine, ty świnio.
Co tu się robi? No przecież ja nie mam w ogóle kontroli nad tym, co się dzieje na boisku. Tego pada spalę. No nie spalę, ponieważ żal mi. Jednak na pewno muszę sobie kupić nowego. Moi piłkarze chodzą jak chcą. A tak nie można. Giggs, kapustka. Trochowski, wywalcz jedenastkę. Przewróć się. Podaj! S-Fine, pusta bramka! Boże święty, on trafił! On trafił, on trafił! Mamy legendę! Mamy legendę! Turlaj się, skacz! Rób salta, celebruj, ponieważ to jest chwila, na którą czekaliśmy. 2-1, 2-1, 15 punktów na moim koncie. Tylko dlaczego przeciwnik ze mną współpracował? Dlaczego on ze mną współpracował? Nic tu nie jest ustawione, na pewno nie. Boże święty, Gajus! Z kim ty grasz? Matić! Co tu się jeszcze na auto ławy bijaj? Nie wiedziałem, że to będzie aż tak cholernie trudne. Jest wygrana. Jest gol. Jest zwycięstwo. Wiecie, co to oznacza. Co mogę powiedzieć? Mam punkty. Trochowski wyleci z tego zespołu. Niby mógłbym kupić Jamesa Rodriguez, ale nie ma sensu go wstawiać dosłownie na sekundę do składu, dlatego to jest, co mogę powiedzieć. Zabijecie mnie jednak na dzisiaj, jest to koniec. Jeśli nie możecie się doczekać kolejnej legendy, możecie zostawić... Ach, no na przykład dajcie pozytywną ocenę po prostu. Było ciężko, jednak udało mi się wywalczyć te cholerne punkty i co mogę powiedzieć, poniedziałek, godzina 15:00. Nasz skład legend powiększa się. Dziękuję wam za oglądanie, do usłyszenia. Jutro widzimy się w normalnym drafcie. Szaleństwo, cześć.